Podróże, degustacje, rozmowy z przyjaciółmi z branży, a wszystko po to, aby dobór napojów w karcie był punktem wyjścia do odkrywania nowych, wyjątkowych smaków. Wine & Spirits Bar oferuje produkty starannie wyselekcjonowane, spełniające kryteria barów klasy premium. Jednym z najbardziej popularnych trunków alkoholowych jest gin. Ludzie często zamawiają go z tonikiem, jest składnikiem wielu koktajli, ale dzisiaj przygotowałem coś naprawdę mało znanego. Poza klasyczną kolekcją ginów komercyjnych, przygotowałem Butchersa. Jest to gin nietypowy, jest to gin nieznany, jest to gin kontrowersyjny. Odważny produkt belgijskiej firmy Spirits by Design na zlecenie restauracji belgijskiej, która specjalizuje się w daniach mięsnych. Surową wołowinę macerowano przez 2 dni w 96% alkoholu, potem nastąpiła kolejna destylacja już ze składnikami sekretnych ziół. No już z butelki jest bardzo aromatyczny, to jest chips bekonowy. Nie jest to gin dla wszystkich. Ciekawe, jakie mogą być te sekretne zioła. Kardamon na pewno. Coś może leśnego. No klasyka, jałowiec, klasyka ginu. Też skórka z pomarańczy, ale bardzo delikatnie. O, zaskoczenie, jest bardzo owocowe w ustach. Znika nam w ogóle ten posmak mięsny, posmak bekonu. A raczej mamy tutaj skórkę z limonki, jałowca, te zioła uwalniają nam się w ustach. One są niedostrzegalne w nosie aż tak mocno. Czujemy też, bo z alkoholu 45% to nie są przelewki. Jeśli chodzi o propozycję podania, polecałbym z tonikiem, ale dla odważnych. Trochę kości lodu i mamy Butchersa on the rocks. Jeśli lubisz odkrywać interesujące smaki, ta butelka jest zdecydowanie dla ciebie, a dostać ją możesz w Wine & Spirits Bar by Grand Ascot. Zapraszam.